Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jestem na wyspie Phuket w miejscowości Bangtao i przyjechałem tutaj trochę odpocząć, ale i również coś dla Was ponagrywać, coś popróbować i oczywiście gotował też będę, ale już w kolejnym odcinku. A więc zapraszam Was na przygodę z fartuchem w Tajlandii. Przeszliśmy kilka kilometrów, żeby znaleźć coś ciekawego i oczywiście musieliśmy zapytać i pokierowano nas tutaj do tej restauracji, gdzie za chwileczkę zamówię sobie kilka tajskich potraw i spróbujemy. Sprawdźmy, co oni tutaj mają. Widzę, że jest wszystko, czego mi tutaj potrzeba. Co prawda restauracja jest przy drodze, ale tym się nie przyjmuję. Ważne, żeby było smacznie. No i dobra, czekam na zamówienie. Zamówiłem sobie kilka potraw, między innymi tom yum, to jest zupa. Później zamówiłem sobie zielone curry z kurczakiem. Zamówiłem sobie sałatkę, nazwa to jest chyba somtum tali. Nie, somtum. To jest wegetariańska sałatka z, chyba z makaronem, z zieloną papają. No i tutaj jeszcze miałem wybrane wołowinę taką, słuchajcie, palącą się, bardzo efektownie to wygląda. I taką bardzo typowo tajską potrawę, jaką jest kurczak z bazylią, tak zwany. Wszyscy Tajowie się tym zajadają, a pad thai, słuchajcie, też spróbuję, ale to jest różnie. Ponoć potrawa wymyślona dla turystów, czy pod turystów. Nieszczególnie lubiana przez właśnie tutejszych mieszkańców. A więc tyle gadania. Czekamy na moje posiłki. Ojoj. Papaya salad. Wow. Chicken green curry. No i czekam teraz na wołowinę. Zobaczcie. Dymiąca się wołowina idzie do mnie. Ojojoj. Słuchajcie, zacznę od wołowiny. Ona jeszcze się tutaj tak fajnie dymi. Polejemy troszeczkę średnio pikantnym sosem, bo tak tutaj zamawiajmy. Słuchajcie, wołowina jest niesamowita, ona wręcz rozpływa się w ustach. Wow. Mnóstwo warzyw. Mógłbym powiedzieć, że danie dietetyczne. Spróbuję teraz tej sałatki, bo muszę przecież wszystko spróbować. To jest surówka, czy sałatka z zieloną papają. Wow. Niesamowite. Słyszycie? Jest chrupiąca, jest świeża, jest lekko pikantna. Zresztą to wszystko jest lekko pikantne. Wow. Dobra. Teraz kurczaka z bazylią. To danie uwielbiane jest przez Tajów. No i się nie dziwię. Mielony kurczak podany z bazylią, oczywiście on jest podsmażony najpierw. I zobaczcie, wszędzie papryczka chili. Ona jest tutaj wszędobylska. Wow. I oczywiście, słuchajcie, ja tyle zamówiłem, ale to nie dlatego, że ja sam to zjem, tylko mamy tutaj ekipę, która kręci, więc oni też muszą coś spróbować. Teraz pad thai. Jest to nic innego jak makaron ryżowy, smażony z jajkiem, z krewetkami i do tego dodawane są kiełki. Ale słuchajcie, z pad thaiem to jest taka historia, jak u nas ze schabowym. Jak się nie umie, to się go dobrze nie zrobi. Ale jest przepyszny. Niesamowite. No i teraz zielone curry. I jeszcze mam tutaj, słuchajcie, tom yum, taką z krewetkami. To jest taka zupa z owocami morza, ale najpierw zielone curry z kurczakiem. Spójrzcie. Wygląda naprawdę bajecznie. Jeżeli chodzi o zupy, to większość zup robiona jest na mleku kokosowym z dodatkiem dużej ilości limonki. Niesamowita zupa. I teraz tom yum. Zobaczcie, yum yum. To jest chyba królowa tajskich zup. Niesamowicie wygląda. Zobaczcie, ile tu jest owoców morza. To taka lepsza wersja francuskiej bouillabaisse. Spróbujmy. Po prostu, słuchajcie, rewelacja. To jest zwieńczenie moich dzisiejszych poszukiwań dobrej restauracji i faktycznie, tak jak mi polecono, taki jest. Dania świeżutkie, pyszne, dobrze doprawione. Ekipa gotowa? Tak, już czekamy. Wiedzą, na co czekają. Najpierw się musieli na mnie napatrzeć. Do zobaczenia. Za te wszystkie talerze, za te wszystkie potrawy, które wystarczą dla całej ekipy, zapłaciłem 120 zł w przybliżeniu, w przeliczeniu na polskie. Niezbyt drogo, co? A jak smacznie. Popularnym transportem w Tajlandii jest tak zwany tuk-tuk. Taki komarek z siedzeniami z boku, zaraz wam pokażę. Pan tutaj prowadzi, o, zobaczcie, widzicie? A ja sobie siedzę z boku. Szybciej. Próbuję, ale nic z tego mu nie wychodzi. Jedziemy na nocny market. No i jestem na tym malutkim markecie w Bangtao. Tutaj nic takiego aż bardzo ciekawego nie zobaczymy. Zobaczcie, a tutaj są omlety z owoców morza z kiełkami. Panie tak zachęcały, że no, muszę spróbować. I take one. How much? 50 baht. I have just. Oh my god. Yes. Small no app. Just moment please. Co jest fajne, że ze wszystkimi tutaj praktycznie można dogadać się po angielsku. To tylko 6 zł taki naleśnik, nie? No właśnie, 6 zyków. Słuchajcie, takie jedzenie niesamowite. O, teraz to ja będę miał drobny. Thank you. Idziemy popróbować. I tu mam słodko pikantny sosik. Robimy to tak. Chrupiące ciasto, owoce morza. I tutaj kiełki i sos robią po prostu całą robotę. Przepyszne. Pierwszy raz takie coś jem. Ale to nie koniec tej uczty. Za chwilę ruszamy dalej. No a teraz zjemy deser, bardzo popularny w Tajlandii, mango sticky rice. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy mango i trzy kolorowy ryż. Ryż jest barwiony tutaj kwiatami, barwnikami kwiatów. Zobaczcie, jak wygląda to smakowicie i takie pudło sobie właśnie kupię i spróbuję, jak to smakuje, no bo być w Tajlandii i tego nie spróbować, to jak być w Polsce i nie zjeść kebaba. No i przemierzając ten market, znalazłem kurze łapki, zobaczcie, smażone w głębokim tłuszczu z jakimiś czerwonymi, fajnymi przyprawami. Ponoć nie jest to pikantne, ale przekonam się sam. I think przeliczając na złotówki 2 zyki. Taka przekąska. Pachnie nawet nieźle. Ale jak wiecie, kto mnie ogląda, to wie, że ja kurze łapki uwielbiam. No i są przepyszne. Głód. Zdecydowałem się na tą rybę pieczoną na grillu w soli i wybiorę teraz największą. The biggest. This is good? Very good. Please, please this. 270 baht. Oh, very big. Very big. Very big. Very big. Ale tą rybę spróbuję już u siebie, przy mojej kwaterze, więc tutaj nie będziemy próbowali. Zobaczcie, wszystkie łapki są po prostu pozajmowane. Pani ładnie zapakuje i zabieramy. Taka wielka ryba grillowana w soli kosztuje 22 zł w przeliczeniu na polskie. Idziemy spróbować, muszę znaleźć tuk-tuka i uciekam. No i dobra, jestem już u siebie w hotelu, więc możemy w hotelu, na kwaterze, bo mam tutaj tylko taki, wiecie, wielki pokój sypialny, trochę basenu, ale nie o tym. Muszę spróbować tej przepysznej ryby w soli. Warunki spartańskie, ale takie uwielbiam. Najpierw spróbuję bez sosu. Pachnie przepięknie. Wow. Niesamowita. Jest mega soczysta. I teraz spróbujemy z sosem. Wow, sos lekko słodki, lekko pikantny, zresztą jak wszystko tutaj. Niesamowicie to smakuje. I nasz ryżowy deser. Polewamy sobie mlekiem kokosowym tyle, ile nam potrzeba. O. I próbujmy. Wow. Wiecie co? To jest po prostu rewelacja. Ryż i mango. Tak zwana petardina. Dosłownie to jest tak zwana petardina, no inaczej tego ująć nie mogę. To jest po prostu przepyszne, wszystko świeżutkie, lekko słodkie, niesamowite. Naprawdę, jeżeli chodzi kulinarnie, Tajlandia mnie już ujęła, już się zakochałem. Ale to jeszcze nie koniec moich kulinarnych przygód, to dopiero początek. Słuchajcie, ja już mam dzisiaj naprawdę dość tego jedzenia. Ekipa dokończy to, co ja popróbowałem. Ja wskakuję do basenu i widzimy się w kolejnym odcinku. I słuchajcie, i tak po całym dniu... I słuchajcie, i tak po całym dniu coś niewiarygodnie przyjemnego. Do zobaczenia.